Witam Państwa ponownie. Wielu ojców marzy o tym, aby ich synowie, kiedy dorosną, poszli w ich ślady. Tak bywa. Zdarza się jednak i tak, że synowie dorastają, nienawidząc tego, czym zajmują się ich ojcowie. W przypadku bohatera naszej dzisiejszej historii niechęć doprowadziła do buntu tak poważnego, że odbudowanie wzajemnych relacji wymagało od jego ojca naprawdę wiele wysiłku. Kiedy to się stało, obaj zdali sobie sprawę, że droga do ich porozumienia została wytyczona znacznie wcześniej, zanim jeszcze ich serca, umysły i życie zostały wyzwolone. Audycja Wyzwolony realizowana jest przez Pacific Garden Mission w Chicago po to, by za pomocą prawdziwych historii o prawdziwych ludziach nieść światło pogrążonemu w ciemnościach światu. Każdy, kto przychodzi do Pacific Garden Mission, ma jakąś swoją historię. Każdy bezdomny człowiek gdzieś kiedyś do kogoś należał. W Old Lighthouse ludzie ci witani są tak, jakby przynależeli właśnie do tego miejsca. I tak w istocie jest. Otrzymują jedzenie, ubranie i czyste łóżko na noc. Wszystko to za darmo, podobnie jak opieka medyczna i dentystyczna, jeśli jest potrzebna. A ponadto mężczyźni, kobiety i dzieci słyszą dobrą nowinę o tym, że ich życie może zostać ocalone i że mają przed sobą jasną przyszłość. Ci, którzy uwierzą w tę prawdę, odnajdują nowe życie i ich historie, tak jak historia naszego dzisiejszego bohatera, mają szczęśliwe zakończenie. Do wszystkich stacji radiowych na świecie. Jest to program numer 2481 z serii Wyzwolony. Audycja, która da ci do myślenia. Sherry, jestem już w domu. Rusz się, Herbie, tata już wrócił. No i co z tego? Herbie? Herbie, wyniosłeś śmieci? Jak myślisz? Nie mów tak do mamy, natychmiast ją przeproś. A niby za co? Herbie, to nie są żarty. Nie życzę sobie, żebyś w ten sposób zwracał się do mamy. Odłóż tę gitarę i przeproś ją w tej chwili. Przestańcie obydwaj. Herbie, dajcie spokój. Wychodź na zewnątrz. Nie zamierzam się z tobą bić, Herbie. Ale nie będę tego dłużej znosił. Rozumiesz? Rozumiesz, co do ciebie mówię? Miał 16 lat tej nocy, kiedy postawił się ojcu i przegrał. To była dobra, porządna rodzina. Żadnych awantur, problemów z alkoholem czy narkotykami. Mieszkali w Hatfield w stanie Arkansas, a cały ich problem polegał na tym, że za bardzo się o siebie troszczyli. W każdym razie tak na początku widział to nasz główny bohater, ale o tym pozwólmy mu opowiedzieć osobiście. Oto prawdziwa historia Herbie Shreve'a, już teraz w audycji Wyzwolony. Mój ojciec był kaznodzieją. Czasami nie było go w domu całymi tygodniami, bo podróżował po rolniczym Arkansas, opowiadając ludziom o miłości Bożej. Wydawało mi się, że nie ma go nigdy, kiedy dzieje się coś dla mnie ważnego. Do chwili, gdy skończyłem 16 lat, obchodził mnie tyle samo, co jego Bóg i jego Słowo Boże, to znaczy prawie nic. Gdzie jest Herbie? W swoim pokoju. Wciąż nie mieści mi się w głowie, że tak się z tobą pokłócił. Jest w nim mnóstwo złości, Shirley. A ja naprawdę nie wiem, co z tym zrobić. Kiedy cię nie ma, jest jeszcze gorzej. On już jest prawie dorosły, nie potrafię nad nim zapanować. Musi się nauczyć, że nie on tutaj rządzi. Nie pozwolę, żeby mówił do ciebie w ten sposób. Gdzie byłeś? Po prostu jechałem przed siebie 15 mil. Musiałem coś ze sobą zrobić, żeby minęła mi złość. Powiedział ci coś? Nie. Co my z nim zrobimy, Shirley? Może gdybyś częściej był w domu? Nie mogę cały czas siedzieć w domu. Robię to, czego wymaga duszpasterstwo, przecież wiesz. Nie możemy stracić naszego syna. Wiem, Shirley. Ale co ja na miłość boską mam zrobić? Czasy były dla nas bardzo ciężkie.
Mama przez kilka lat walczyła z rakiem wątroby, a ojciec musiał się zacharowywać, żeby płacić potężne rachunki za leczenie. Prawie w ogóle go nie widywałem. A potem, kiedy mama cudem wyzdrowiała, wydawało mi się, że nie ma go jeszcze częściej. Buntowałem się, zapuściłem włosy i marzyłem, żeby zostać motocyklistą. Po szkole pracowałem w sklepie spożywczym, ale też piłem i paliłem marihuanę, kiedy ojca nie było, i uwielbiałem dyskredytować jego dobre imię. Skąd masz piwo, Herbie? Z Oklahomy, z tego sklepu zaraz za granicą stanu. Pojechałeś tam autem twojego ojca? Tak, i zaparkowałem zaraz przy autostradzie, żeby każdy przejeżdżający widział na zderzaku tę nalepkę. Jezus jest odpowiedzią. Chcesz tutaj zostawić to piwo? Tak, inaczej mój młodszy brat mógłby je znaleźć. W zeszłym tygodniu dobrał się do mojej szuflady i znalazł trochę trawki. Co? Jak z tego wybrnąłeś? Powiedziałem mamie, że ktoś mi to dał na przechowanie, ale sam tego nie używałem. Na szczęście nie powiedziała tacie. Coś nie wygląda na to, żebyś miał zostać kaznodzieją, tak jak twój staruszek, co? W życiu zostanę motocyklistą. Ich raczej nie widuje się w kościele, no nie? Nie wydawało mi się, żeby ojciec mnie kochał lub chociaż myślał o mnie, ale się myliłem. Później miałem się dowiedzieć, że często modlił się za mnie i za relacje między nami i rozpaczliwie szukał sposobu, żeby do mnie dotrzeć. Co u ciebie, Herbie? Świetnie, tato. Wszystko układa się świetnie. Tak sobie myślałem. Co byś powiedział na to, żebyśmy kupili sobie dwa motory? Że niby jak? Posłuchaj, Herbie. Ostatnie lata były dla nas bardzo ciężkie. Ja nie mogłem być z tobą tak często, jakbym tego chciał. Szukałem sposobu, żeby ci to wynagrodzić i pomyślałem, że może wspólna jazda na motorach byłaby dobrym początkiem. Mówisz serio? Tak. Gdybyśmy pojeździli razem, moglibyśmy na nowo się poznać. Ale musiałbyś zapłacić połowę za swój motor. Sprzedałbym mojego konia. Mógłbym też zaoszczędzić trochę pieniędzy, które zarabiam w sklepie. Świetnie. To pojedziemy pooglądać jakieś motory. Tydzień później staliśmy w sklepie z motocyklami oddalonymi o jakieś 100 mil. Czułem się jak w raju. Kochałem motocykle. Nie pomyślałem o tym, że ojca nie było na nie stać, ani o tym, że może wcale nie lubił jeździć na motorze. Za bardzo cieszyłem się, że to się stało. Kupiliśmy maszyny i zawieźliśmy do domu pożyczoną od sąsiada ciężarówką. Na początku ojciec był nerwowy i roztrzęsiony, ale już po paru dniach jeździł po całym mieście. Hej, Herbie! Czy to nie twój ojciec właśnie przyjechał na motorze? Dokładnie. To przechodzi kryzys wieku średniego, czy co? Nie mam pojęcia. Może. Jeśli tak, to szkoda, że mojego ojca jakoś to ominęło. Chcę, żebyśmy pojechali do Austin w Teksasie na zlot motocyklistów. Żartujesz? Serio. Kaznodzieje nie mogą uwierzyć, że on jest motocyklistą, a motocykliści nie uwierzą, że jest kaznodzieją. Jazda na otwartej autostradzie była jeszcze bardziej podniecająca, niż to sobie wyobrażałem. Ale kiedy dotarliśmy na pole namiotowe, gdzie zjazd odbywał się już pełną parą, trochę się bałem. Czy nas zaakceptują? Co będzie, jeśli ojciec zacznie wygłaszać kazania czy coś w tym rodzaju? Ale przywitali nas serdecznie, proponując jedzenie i picie i wskazując nam dobre miejsce na rozbicie namiotu. Byłem zupełnie nieprzygotowany na to, co wydarzyło się tego wieczoru, kiedy mężczyźni i kobiety po kolei zaczynali rozmowę z moim ojcem. Hej, chcesz piwo? Nie, dzięki, Les, nie piję. Nie dziwię ci się. Ja piję tyle, że moja stara zabrała dzieciaka i odeszła. Kocham mojego syna, ale nie mogę jej winić. On mnie nie potrzebuje. Na okrągło jestem zalany i żadnej pracy nie mogę utrzymać dłużej niż 6 miesięcy. Rany, czemu ja ci to wszystko mówię? Bo to pomaga, kiedy zrzuci się z siebie taki ciężar, Les. Próbowałem skończyć z piciem, ale zdaje się, że po prostu nie potrafię. A może nie ma nadziei dla takiego gościa jak ja? Jest nadzieja, Les.
Jezus może cię wyzwolić, jeśli go o to poprosisz. Chcesz, żebym się z tobą pomodlił? Ojciec nie nosił żadnego krzyża ani nie trzymał Biblii, ale z jakiegoś powodu ludzie otwierali przed nim swoje serca i zwierzali mu się ze swoich problemów. Byłem prawie zazdrosny. Chciałem, żeby to mnie objął ramieniem i pocieszył. Co więcej, nie tak wyobrażałem sobie motocyklistów. Oni wszyscy mieli być szaleni i beztroscy. Ta wyprawa obu nam otworzyła oczy. Jesteś zadowolony z tej wyprawy? Tak. To są pola czekające na żniwa. Nigdy nie widziałem tylu cierpiących ludzi. Owce bez pasterza. W nocy nie mogłem zmrużyć oka, myśląc o tym wyzwaniu. Ale oni nie wyglądają na ludzi, którzy przyjęliby do siebie ewangelistę. Jezus mówi w Ewangelii świętego Łukasza, rozdział 19, wers 10. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło. Kochani, oni potrzebują Jezusa. Większość z nich nigdy nie słyszała Słowa Bożego. Nie wiedzą, że On umarł, by ich wyzwolić. Musimy się modlić, aby Bóg przygotował kogoś wyjątkowego, kto im pomoże. Bylebym to nie był ja. W tym czasie ja nadal kreowałem swój imidż motocyklisty, trzymając się w szkole z innymi chłopakami, którzy mieli motory. Mimo że często opuszczałem lekcje i dokuczałem nauczycielom, nie byliśmy nawet w połowie tak źli, jak chcieliśmy, żeby ludzie o nas myśleli. Ale pewnego dnia nasz gang pobił jakiegoś gościa na szkolnym parkingu i prawie nas aresztowali. Zostałem wydalony do liceum w Hatfield, gdzie poznałem Dianę, dziewczynę, która była tym wszystkim, czym ja nie byłem. Pewnego dnia w stołówce usiadła obok mnie. Nie wiem, kogo próbujesz oszukać, ale nie jesteś nawet w połowie tak zły, jak ci się wydaje. O czym ty mówisz? Ty po prostu nie chcesz, żeby ktoś sobie pomyślał, że jesteś chrześcijaninem. To wszystko. Wpakowałeś się w ten cały bunt tylko dlatego, że jesteś dzieckiem kaznodziei. Oszalałaś. Wiesz, że mam rację. Słyszałam kazanie twojego ojca. Powinieneś go posłuchać. Już to kiedyś słyszałem. W zeszłym tygodniu gliniarz powiedział mi to samo. Herbie, ty sam siebie krzywdzisz. Bóg cię kocha. Twój ojciec próbował pomóc ci to zrozumieć. Głęboko w sercu wiedziałem, że ona ma rację i czułem się zaszczycony, że chciała uratować mnie przede mną samym. Powinienem jej posłuchać. W wielkanocny weekend ja i moi przyjaciele motocykliści pojechaliśmy pod namioty do Oklahomy. Wcześnie rano w niedzielę wybrałem się na samotną przejażdżkę. W jednej chwili jechałem wzdłuż drogi, a w drugiej leciałem w powietrzu z motocyklem nad moją głową. Za chwilę leżałem oblany benzyną i własną krwią, a z mojego motocykla została kupa złomu. Kiedy kulejąc i czołgając się próbowałem dostać się do najbliższego domu, prawie zemdlałem z bólu. Mój wygląd przestraszył kobietę, która otworzyła mi drzwi. Jej krzyki ściągnęły gospodarza domu, który zaprowadził mnie na nasze pole namiotowe i moi przyjaciele zawieźli mnie do najbliższego miasta. Szeryf nie pozwolił zawieźć mnie do szpitala, ale pozwolił odpocząć w celi, dopóki nie przyjechał ktoś samochodem, żeby zabrać mnie do domu. Było już wczesne popołudnie i moi rodzice byli w kościele. Ktoś zawiadomił mamę, która przyjechała i zawiozła mnie na pogotowie. Ty jesteś w takim stanie już od rana? Dlaczego nikt nie zawiózł cię do szpitala? Byłem zbyt poraniony, żeby jechać motorem, mamo. A szeryf nie chciał mnie zabrać. Chyba sądził, że nie jestem tego wart. To straszne, Herbie. Trudno w to uwierzyć. Też nie mogłem w to uwierzyć. Motocykliści mają bardzo złą opinię, ale to nie powód do okrucieństwa. Jestem pewien, że mam złamaną kostkę. Prawie zemdlałem z bólu. Jak to się stało? Nie wiem, czy wjechałem na jakiś wybój, czy co. Jechałem wzdłuż drogi i następna rzecz, jaką pamiętam, to jak leciałem z motorem w powietrzu. Bóg był z tobą, Herbie. Inaczej już byś nie żył. Kiedy jeszcze chodziłem o kulach, zebrałem się na odwagę, żeby zaprosić Dianę na randkę. Wiedziałem, że ona jest wyjątkowa i zaczęliśmy spędzać razem czas. Ale jeszcze więcej odwagi wymagało, żebym wsiadł na mój motocykl po tym, jak został naprawiony, a moja kostka wyleczona. Tata nalegał, żebym chociaż spróbował.
Wygląda na to, że jesteś gotowy pokonać swój strach. Czujesz się lepiej? Tak, lepiej. Na początku byłem trochę roztrzęsiony, ale teraz już w porządku. To dobrze. Tak sobie pomyślałem. Co byś powiedział na przejażdżkę do Seattle? Seattle? To prawie przez cały kraj. Wiem. Obliczyłem, że zabrałoby nam to około 4 tygodni. Moglibyśmy jechać przez Montanę, skoczyć po drodze do Kanady, wstąpić do kilku obozów i wziąć udział w paru zlotach. Może poznać jakichś innych motocyklistów. Brzmi super, ale dlaczego Seattle? Jadę tam na konwencję. Może zainteresuje kogoś, kto mógłby zająć się duszpasterstwem wśród motocyklistów. Przeżyliśmy cudowną przygodę, pokonując setki mil dziennie. Stosunki między nami się polepszały, podczas gdy ojciec wciąż się o to modlił. W nocy po dotarciu do obozu tata znalazł sobie kogoś, z kim mógł porozmawiać o Bogu, a ja wymknąłem się sam, żeby zapalić trawę. Nikt na konwencji nie był zainteresowany prowadzeniem duszpasterstwa dla motocyklistów, więc wybraliśmy się w podróż powrotną. Tęskniłem za domem i nie mogłem się doczekać spotkania z Dianą. Tęskniłam za tobą, Herbie. Ja też za tobą tęskniłem. Widzę, że mimo to dobrze się bawiłeś. Tak, było super. W Nowym Meksyku spotkałem prawdziwego Harley'owca. Zatrzymaliśmy się, żeby zatankować, a ja siedziałem na krawężniku, kiedy przejechał na swoim choperze. Wyglądał idealnie. Wielki i owłosiony, powiewający sztandar, wszystko jak trzeba. Kupił sobie piwo i usiadł tuż obok mnie. Naprawdę? Tak! Zapytałem go, gdzie jest reszta jego gangu, a on powiedział, że nie wie. A potem powiedział coś, co mnie bardzo zdziwiło. Powiedział, że wyjechał, żeby odnaleźć siebie. Dlaczego cię to dziwi? Co może być lepszego od samotnej jazdy? Robisz to, na co masz ochotę, jedziesz gdzie tylko chcesz, odnaleźć siebie. On potrzebuje Boga, tak jak wszyscy. Gadasz jak mój ojciec. Mama i tata modlili się o chrześcijańską dziewczynę dla mnie i jak tylko poznali Dianę, wiedzieli, że była idealna. Ja też tak myślałem i pobraliśmy się zaraz po skończeniu szkoły. W międzyczasie mój ojciec próbował opierać się swemu powołaniu do służby wśród motocyklistów. Jedyny problem polegał na tym, że nie mógł spać po nocach i coraz bardziej podupadał na zdrowiu. W końcu wylądował w szpitalu w Fort Smith. Trzeba było przeprowadzić operację na otwartym sercu. Pojawiły się komplikacje. Minęło ponad 8 godzin, Herbie. Mam nadzieję, że nie mają już więcej problemów ze sprzętem. Nie mogę uwierzyć, że on prawie umarł, bo nawalił im jakiś sprzęt. On zawsze był taki silny. Jak to możliwe, że ma problemy z sercem? Nie wiem, mamo, ale nie podoba mi się to, co mówią lekarze. Szanse pół na pół to nie brzmi dobrze. Te przewidywania nic nie znaczą, kiedy się wierzy w Boga, synu. W pewnym momencie lekarze nie dawali mi żadnych szans przeżycia, pamiętasz? Tak, pamiętam. To było wspaniałe, widzieć, jak wchodzisz do domu. Twój ojciec też wróci do domu. Bóg słyszy nasze modlitwy. Dlaczego Bóg miałby pozwolić, żeby ojciec przechodził przez coś takiego? Nie wiem, ale ufam mu i wierzę, że przeprowadzi go przez to. Nie miałem takiej wiary jak moja mama i byłem przerażony. Posunąłem się nawet do tego, że przyrzekłem, że jeśli ojciec z tego wyjdzie, postaram się polepszyć z nim stosunki. Ojciec przeżył i spędził cały miesiąc w szpitalu. Kiedy wrócił do domu, miał dla mamy niespodziankę. Shirley, wiem, co Bóg chce, żebym teraz zrobił. Więc zrobię to. Czy to ma coś wspólnego z motorami? Tak. Modliłem się, żeby Bóg przysłał kogoś, kto zająłby się duszpasterstwem dla motocyklistów, ale nie chciałem robić tego sam. Teraz już wiem, że przysłał właśnie mnie. Nie mogę się doczekać wyjazdu w trasę, żeby zacząć mówić im o Jezusie i o Jego mocy zmieniania ich życia. Od czego zaczniesz? Najpierw zrezygnuję z pracy w kościele, a potem pojadę na kilka zlotów i pozwolę Bogu zacząć tam działać. Ten dom należy do kościoła. Jeśli zrezygnujesz, to gdzie będziemy mieszkać, kiedy ty będziesz w trasie? Bóg nam pomoże, Shirley. Zawsze nam pomagał.
Wiesz, że Jezus powiedział, nie ma takiego człowieka, który opuściłby dom lub rodziców, lub braci, lub żonę, lub dzieci dla Królestwa Bożego, kto nie otrzymałby dużo więcej w tej chwili, a w świecie, który nadejdzie, życie wieczne. Podniecenie ojca rosło w miarę, jak jeździł i dawał świadectwo i widział, jak odmieniały się ludzkie życia. Dał ogłoszenie w gazecie motocyklowej, żeby sprawdzić, czy są jacyś zainteresowani założeniem chrześcijańskiego klubu motocyklowego, i otrzymał mnóstwo odpowiedzi. Kupił przyczepę do motocykla i zaczął zabierać mamę i mojego brata na zloty. Potem pojechali na największy, Stargis. Najpierw wznieśli flagę, a potem musieli odpędzać pijaków, którzy na zewnątrz ich namiotu śpiewali okropne piosenki. Ale nawet jeden z tych gości przychodził co noc w tajemnicy pogadać z mamą o Bogu. Skoro pani mąż nie ma kościoła, to jak on zarabia? On właściwie nie zarabia. Czasami ludzie dają nam pieniądze lub dostajemy coś na ofiarę. Bóg nam pomaga. Z wielu rzeczy musieliście zrezygnować. Niezupełnie. To właśnie do tego powołał nas Bóg. I nie może być nic lepszego od tego, co Bóg chce, żebyśmy robili. Wy nas naprawdę kochacie, co? Tak, kochamy was. I Bóg was kocha bardzo. Mogę podzielić się z tobą pewnym wersem z Biblii? Tak, jasne. To są słowa Jezusa w Ewangelii Świętego Jana, rozdział 3, wers 16. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Podczas gdy ojciec wędrował po kraju, ja i Diana studiowaliśmy. Zamieniłem marzenia o tym, by zostać harlejowcem, na plany skończenia studiów prawniczych i zajęcia się polityką. Wciąż czułem wstręt do religii, ale w pracy było dwóch mężczyzn głęboko oddanych Chrystusowi, którzy bardzo mi imponowali. Tak bardzo, że kiedy Diana już spała, zacząłem w tajemnicy czytać Biblię. W końcu powiedziałem jej o tym. Bardzo jesteś cichy dzisiaj rano, Herbie. Diano, co wieczór jak śpisz, wychodzę z łóżka i... Herbie! To nic złego. Chodzę do łazienki czytać Biblię. Do łazienki? No cóż, cieszę się, że czytasz Biblię, ale dlaczego? Ponieważ nie chcę, żebyś się wtrącała, właśnie dlatego. Proszę, nie gniewaj się, Diano. Po prostu chcę sam dojść do tego. W porządku? Nie chcę, żeby ktoś mi mówił, co to znaczy. Nie mogę uwierzyć w Boga tylko dlatego, że ty wierzysz w Niego albo moi rodzice. Muszę uwierzyć w Boga sam. To wspaniale, Herbie. I co myślisz o Biblii? Tak, podoba mi się, ale niektóre rzeczy wprowadzają mnie w zakłopotanie. Na przykład wczoraj wieczorem. Czytałem o tym, jak Jezus powiedział, że jeśli w Niego wierzymy, powinniśmy być w stanie robić to samo, co On. Ewangelia według świętego Jana, rozdział 14, wers 12. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję. Owszem, i większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca. Diano, ty w to wierzysz? Oczywiście, że tak. Pomyśl, co to oznacza. To jest naprawdę ekscytujące. Porozmawiam o tym z kolegami w pracy. Chris, muszę z tobą o czymś porozmawiać. O co chodzi, Herbie? Może trudno w to uwierzyć, ale wychowałem się w domu kaznodziei. Mój ojciec jest ewangelistą. Naprawdę? Tak, ale nigdy nie znałem Jezusa tak jak ty. Ale chcę go poznać. Chcę dowiedzieć się o nim więcej, żeby tak jak ty mieć go w swoim życiu. Chwała Bogu, to cudownie, Herbie. Usiądź tutaj i porozmawiajmy. Biblia mówi, że są tylko dwa sposoby na życie. Podążanie za Bogiem lub za światem, którym rządzi szatan. Boża droga prowadzi do życia, droga szatana prowadzi do śmierci. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. List do Rzymian, rozdział 6, wers 23. Wiele razy słyszałem ten wers, ale nigdy nie brałem go sobie do serca. Słowo Boże musi dotrzeć do serca. Wiedza nie wystarczy. Musisz uwierzyć w sercu, że Bóg zesłał swojego jedynego Syna, żeby umarł za nasze grzechy na krzyżu.
Musisz uwierzyć w sercu, że Bóg wskrzesił go z martwych za pomocą Ducha Świętego. Musisz uwierzyć, że On chce przyjść do twojego serca i życia w osobie Ducha Świętego, aby pomóc ci stać się takim jak On. I to wszystko? Według listu do Rzymian, rozdział 10, wers 9 i 10, jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami do zbawienia. Pod koniec dnia poszedłem do domu i upadłem na kolana. Wtedy oddałem swoje życie Chrystusowi, otwierając przed Nim swoje serce, wyznając każdy grzech, który byłem w stanie sobie przypomnieć. Płakałem, bo zdałem sobie sprawę z tego, jak bardzo Bóg mnie kocha i jak bardzo kocha mnie mój Ojciec. Nie mogłem się doczekać, żeby przekazać Mu dobrą wiadomość. Cieszę się, że to słyszę, synu. Nie wydajesz się zbyt zdziwiony. Wiedziałem, że nie możesz wiecznie uciekać od Boga. Podążałem za niewłaściwymi bohaterami, za niewłaściwym marzeniem. Żałuję, że zmarnowałem tyle lat. Bóg niczego nie marnuje, synu. Użyje tego, przez co przeszedłeś. Znam świetne duszpasterstwo, które czeka właśnie na ciebie. Po ukończeniu studiów poszedłem do seminarium i pracowałem w kilku kościołach. Potem razem z ojcem zacząłem służyć Panu w duszpasterstwie dla motocyklistów. Teraz mamy duszpasterstwa też w innych krajach, w Afryce, Europie i Australii. Co roku zbieramy pieniądze, żeby wysyłać setki motocykli pastorom w odległych rejonach świata, aby pomagali w głoszeniu Słowa Bożego zagubionym. Nasze motto to jeżdżąc dla Syna. Bóg dał mi i Dianie trzech synów i córkę, ale Jego największym darem jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Jezus powiedział w Ewangelii świętego Jana, rozdział 5, wers 24. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję, owszem i większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca. Jeśli potrzebujesz pomocy w podjęciu tej odmieniającej życie decyzji, proszę skontaktuj się z nami. Nasz adres: redakcja Głos Ewangelii, 00441 Warszawa, ulica Zagórna 10. Telefon 022 621 28 38. Adres dla słuchaczy w Stanach Zjednoczonych: Pacific Garden Mission, 646 South State Street, Chicago, Illinois 6605. Telefon 312 922 1462. Cieszymy się, że wysłuchałeś naszej audycji i mamy nadzieję, że zaprosisz przyjaciół do wysłuchania następnej. Daj też znać stacji radiowej, która nadaje ten program, że chcesz wysłuchać kolejnych audycji. Była to audycja numer 2624 z cyklu Wyzwolony, zrealizowana przez Pacific Garden Mission po to, by poprzez prawdziwe historie pokazać, że jeśli twoje życie jest puste, może być wypełnione po brzegi.